Wheelchair coming in. We got incoming general. Wiosną 2009 roku oficerowie amerykańskiego biura imigracyjnego wkroczyli do domu Johna Demjaniuka, emerytowanego pracownika z Cleveland w stanie Ohio. 89-letni mężczyzna został deportowany do Niemiec, gdzie stanie przed sądem. Demjaniuk podejrzany jest o współudział w zamordowaniu 29 tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego, którym był strażnikiem. Do tej pory był on najbardziej poszukiwanym nazistowskim zbrodniarzem. Takich jak on, rozsianych po całej Europie, została już tylko garstka. A większość to 90-latkowie. Próbowaliśmy do nich dotrzeć, zanim będzie za późno, aby się przekonać, czy będą chcieli skorzystać z ostatniej okazji i przedstawić swoją wersję wydarzeń. Oprócz kamery jest ze mną koleżanka Izzy, która zna język niemiecki. Mein Name ist Frau Charmen. Ich rufe von der BBC in London an. W III Rzeszy większość z nich była w naszym wieku. Pragnęliśmy się dowiedzieć, dlaczego zdecydowali się współtworzyć okrutny reżim i czy dziś czują ciężar odpowiedzialności. A przede wszystkim, jak po tylu latach usprawiedliwiają czyny z okresu młodości. Ostatni naziści, najbardziej poszukiwani. Podczas Mistrzostw Europy w 2008 roku dziennikarze The Sun sfotografowali drugiego najbardziej poszukiwanego nazistę Milivoja Asnera, kiedy oglądał mecz w miasteczku Klagenfurt w południowej Austrii. Po II wojnie Milivoj Asner zmienił nazwisko na George Asner, dzięki czemu uniknął procesu i przez 60 lat żył spokojnie w Austrii. Mając 96 lat, uchyla się od składania wyjaśnień, zasłaniając się demencją starczą. Zapytaliśmy, czy udzieli nam wywiadu i nieoczekiwanie zaprosił nas do swojego mieszkania. Powiedział, że chętnie nas przyjmie. Niestety, ilekroć się z nim kontaktujemy, nie pamięta naszych rozmów. Kiedy próbuje się z nim umówić, robi wrażenie, jakby nie wiedział, o co chodzi. W końcu docieramy do jego domu, nie wiedząc, co nas czeka. Nikt nie otwiera. Zapomniał o spotkaniu? Może nas unika? Kiedy zostawiliśmy informację, że przyjdziemy następnego dnia, zaczepiła nas sąsiadka. Co się tam dzieje? Pytam, bo tu mieszkam. Chodzi o jego zbrodnie wojenne czy dom opieki? Sąsiadka wszystko o nich wie. Nie nazywa się Asner. Jest sprawny fizycznie, codziennie wychodzi na lunch i kolację. Do każdego posiłku wypija z żoną litr czerwonego wina. Powiedziała, że jeśli na nich poczekamy, sami się przekonamy. Oboje są sprawni i zdrowi. Więc udają? Sąsiadka twierdzi, że to sprytny człowiek. Opowiadała, jak pewnego razu pomagała mu przy czymś w mieszkaniu. Podobno jest sprawny fizycznie i umysłowo. Razem z żoną nikogo nie przyjmują, a już na pewno dziennikarzy. Obiecała, że jeśli ich spotka, przekaże, że szukało ich dwoje miłych Anglików. Życzyła nam szczęścia. She wished us luck.
Asner był szefem policji w Chorwacji, która w 1941 roku zdobyła niepodległość w zamian za poparcie dla nazistów. Asner podejrzany jest o to, że w nowo utworzonym państwie podpisywał rozkazy deportacji Żydów, Serbów i Romów do nazistowskich obozów koncentracyjnych. Wtedy Asner miał 28 lat. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądało życie młodego człowieka, który zdecydował się na współpracę z krwawym reżimem. Następnego dnia rano wracamy do mieszkania Asnera. Tym razem się udało. Od razu zwracamy uwagę, że nie licząc kilku mebli, mieszkanie stoi prawie puste. Jak ma na imię? To nasz królik Dez. Od kogo go pan dostał? Od żony na Wielkanoc. Napijecie się? Co mamy? Whisky. Macie ochotę na odrobinę? Wystarczy dla wszystkich. Tak wcześnie pijam tylko herbatę. Po południu też? Napiją się ze mną. Ja. Du auch mit. Dopiero 10 rano, ale skoro zostaliśmy zaproszeni, nie odmawiamy szklaneczki whisky. Tak dużo nie wypiję. To chorwackie na zdrowie? Tak, bo jestem Chorwatem. Pamięta pan dzień, w którym naziści wkroczyli do pana ojczyzny? Oczywiście. Wszędzie było ich pełno. Nienawidziliśmy ich, bo pochodzili z wielkich Niemiec i byli bezwzględni. Mówisz, jakbyś nadal żył pod niemiecką okupacją. Ale to już się skończyło. Tak, bo zależy nam tylko na wolności. W artykule, który czytaliśmy, było napisane, że odpowiadał pan za deportację ze swojego miasta. Ale kogo? Był pan odpowiedzialny? Ja? Za wywożenie mieszkańców miasta. Którego? Tego, w którym pan mieszkał. Ja. Co pan o tym sądzi? To nieprawda. Bo tutaj jest mój dom. Tu się urodziłem i wychowałem. Urodziłeś się w Chorwacji. Ale wtedy to była Chorwacja. Teraz mieszkamy w Austrii. Tak, ale rodzice byli Chorwatami. Po wypiciu kilku szklanek whisky, Asner dziwnie się zachowywał. Sąsiadka twierdzi, że to sprytny człowiek. Dlatego zastanawiamy się, czy tylko udaje demencję, żeby dzięki nam pokazać światu, że wiek nie pozwala mu stanąć przed sądem. Raz wydaje się zdezorientowany, a po chwili pije na umór, jakby chciał wymazać z pamięci wspomnienia. Niczego nie pamiętasz? Pamiętam tylko to, co dobre.
A co jest dobre? Wypijmy za wolność. Za niezależność Chorwacja płaciła współpracą z nazistami. Zastanawiamy się, czy Asner też czuł się zobowiązany do kolaboracji, żeby zachować pracę, a nawet życie. Nawet dziś wydaje mu się, że walczy o wolność Chorwacji, a może tylko swoją, zamkniętą w pustym mieszkaniu i opanowaną przez wspomnienia. Od Asnara nie uzyskamy odpowiedzi na interesujące nas pytania. Przekonaliśmy się, dlaczego zdaniem niektórych 96-latek nie jest w stanie odpowiadać przed sądem. Po zakończeniu II wojny architekci III Rzeszy stanęli przed Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. W kolejnych latach odbyło się ponad 1000 procesów, mniej znanych zbrodniarzy, którzy zajmowali niższe stanowiska. Centrum Szymona Wiesenthala, pomagające doprowadzić przed sąd byłych nazistów, ściga 10 najbardziej poszukiwanych. Jesteśmy na Węgrzech, gdzie szef Centrum Wiesenthala, dr Efraim Zurov, przedstawia dziennikarzom sylwetkę zbrodniarza pierwszego na liście najbardziej poszukiwanych, o wiele ważniejszego niż Asner. Zaprosiłem Państwa, żeby przybliżyć sylwetkę Szandora Kepiry, jednego z oficerów odpowiedzialnych za masowe morderstwa Serbów, Żydów i Romów w serbskim Nowym Sadzie. Przeciwko Szandorowi Kepirze, byłemu kapitanowi żandarmerii Wojska Węgierskiego, toczy się proces karny. Zwracam się do węgierskiego rządu o podjęcie stosownych kroków. Być może przedstawiciele władz liczą, że Kepiro umrze, co byłoby im na rękę. Jednak okazuje się, że Kepiro nie chce współpracować, nie zmarł i nie ma takiego zamiaru. Czas, żeby węgierskie władze podjęły natychmiastowe kroki. Czy 90-letni Kepiro zasługuje na łaskę opinii publicznej? Jest ostatnią osobą, która na nią zasługuje. Nie należy osądzać go jak 94-latka, lecz młodzieńca, który bez najmniejszych skrupułów organizował masowe morderstwa niewinnych kobiet i dzieci. To, że ma zmarszczki, w niczym go nie usprawiedliwia. Szandor Kepiro, tak jak Asner, zrobił karierę w policji, kiedy Węgry stanęły po stronie Niemiec. On również musiał współpracować, żeby utrzymać posadę. Stwierdzono, że w styczniu 1942 roku Kepiro jako 29-letni żandarm przyczynił się do zamordowania 1400 mężczyzn, kobiet i dzieci, których ciała wrzucono do Dunaju. Wydarzenie to przeszło do historii jako masakra w Nowym Sadzie. As the massacre of Novi Sad. Działaliśmy identycznie jak poprzednio. Wystosowaliśmy do Kepiry list, prosząc o spotkanie. Zdaje się, że podziałało. Tłumaczką z języka węgierskiego będzie dziennikarka Bea. Jesteśmy w drodze do domu najbardziej poszukiwanego nazisty na świecie. Witajcie. Wspaniale. Mam dla was niespodziankę. Jaką? Przygotowałem pyszną węgierską potrawę na kiszonej kapuście. Mit Sauerkraut.
Zapraszam. Kepiro, tak jak wielu zbrodniarzy wojennych, po wojnie ukrył się w Ameryce Południowej. Po 50 latach spędzonych w Argentynie wrócił w 96 na Węgry, gdzie zamierzał dożyć końca swoich dni. Ponieważ wcześniej unikał kontaktów z dziennikarzami, zastanawiamy się, czy tym razem zechce skorzystać z okazji, żeby przedstawić się w dobrym świetle. Cieszę się, że was widzę. Zabiorę wasze płaszcze. Nie ukradnę, tylko powieszę. Założę jeszcze aparat słuchowy. Jestem starym człowiekiem. Czego się napijecie? Mogę zaproponować koktajl, który nauczyłem się przyrządzać w Argentynie. Martini z Campari i wodą. Byle nie za mocny. Po raz kolejny pijemy z człowiekiem oskarżonym o zbrodnie wojenne. Kepiro robi wrażenie czarującego i serdecznego człowieka. Zastanawiam się, jak zacząć rozmawiać o przeszłości. Wierzę w Boga i jestem pewien, że dlatego przeżyłem wojnę. Można powiedzieć, że wyszedłem z niej nietknięty. Każdy, kto chciał mi wyrządzić krzywdę, poniósł karę. Czy sądzi pan, że pójdzie do nieba? Nie myślałem o życiu pozagrobowym. Co jego zdaniem czeka nas po śmierci? Stworzenie świata nie było tylko zabawką Boga. Wszystko w życiu ma swój cel. Gdyby chciał pan coś zmienić w życiu, co by to było? Nie myślałem o tym. De én nagyon szerettem csendőr lenni, és én hivatást éreztem. Byłem stworzony do pracy w wojsku. Uwielbiałem to. I nie pracowałem dla pieniędzy. Kepiro opowiada, jakby jego służba w żandarmerii przebiegała wzorowo. Jednak sprawdza się jako gospodarz, dlatego zdecydowaliśmy się nie drążyć tematu. Na pewno opowiada to pan wszystkim kobietom. Nie wszystkim, bo nie wszystkie są piękne. Tylko niektóre. Nie mieliśmy odwagi zadać Kepirowi trudnych pytań, z którymi przyszliśmy do jego mieszkania.
94-letni Kapiro zdaje się wiedzieć, co się wokół niego dzieje. Do zobaczenia. Nie rozumiałem, dlaczego najbardziej poszukiwany zbrodniarz wojenny nie stanął przed sądem. Lecz uświadomiłem sobie, że na Węgrzech brakuje politycznej woli, żeby go ścigać. Po II wojnie przez 40 lat Węgry żyły w okowach komunizmu. W porównaniu z nim okres nazistowski wydaje się względnie krótkotrwały. Tymczasem w Niemczech cały okres powojenny naznaczony był zbrodniami nazistów. 60 lat po wojnie kraj nadal rozlicza się ze swojej historii. Jedziemy do Monachium, gdzie toczy się proces jednego z ostatnich zbrodniarzy wojennych. Chcemy zobaczyć, jak by to wyglądało, gdyby Asner albo Kapiro stanęli przed sądem. Józef Schoengraber został aresztowany w 2008 roku. Rozmawiamy z osobą, która go zidentyfikowała, z jego bratankiem. Wiedziałem, że to mój wujek, a nie jakiś obcy Józef Schoengraber. Kiedy mnie zapytano, czy go poznaję, dlaczego miałbym zataić prawdę? Powiedziałem, że to wuj. Każdy, kto popełnia przestępstwo, powinien stanąć przed sądem. Jeśli złodziej ukradnie coś ze sklepu, jest za to odpowiedzialny. Niemcy odpowiadają za II wojnę światową i Holokaust. Ofiary na całym świecie mają prawo domagać się sprawiedliwości. Schoengraberowi zarzuca się, że w 1944 roku rozkazał zabić 14 włoskich cywilów, z których 11 zamknięto i spalono żywcem w stodole. Kiedy robimy ten film, proces trwa już od pół roku. Schoengraber, otoczony adwokatami, wygląda na wyczerpanego. Pan Schoengraber źle się dziś czuje. Wczoraj trafił do szpitala z podejrzeniem wylewu. Obudźcie mnie, jeśli zasnę. Oczywiście. Nic na to nie poradzę. Dziewięćdziesięcioletni Schoengraber jest jednym z najstarszych nazistowskich zbrodniarzy, który staje przed sądem. Często jednak zasypie podczas rozpraw, a jego aparat słuchowy nie współpracuje z nagłośnieniem w sali. Z pomocą kilku świadków wydarzeń sprzed 65 lat, sąd na podstawie rodzaju umundurowania próbuje ustalić, którzy żołnierze zamordowali 14 cywilów. By working out what color uniforms they were wearing at the time. Und wir haben in diesem Verfahren unter anderem den Verdacht, dass dies die der Mord. Zachodzi podejrzenie, że odpowiedzialność za śmierć 14 cywilów ponoszą nie Niemcy, lecz włoscy faszyści. Wielu naocznych świadków widziało żołnierzy w czarnych mundurach noszonych przez włoskich faszystów. Ausschließlich Angehörige der schwarzen Brigaden getragen. Wbrew panującej opinii, mundury SS-manów miały kamuflaż. Niewykluczone, że to ostatni proces nazistów. Do identyfikacji żołnierzy służą książeczki dla dzieci, ponieważ minęło tyle lat, że nikt nie jest pewien, co widział. Co kilka godzin sędzia ogłasza przerwę z uwagi na stan zdrowia Schoengrabera. Lecz nikomu nie przeszkadza, że za każdym razem idzie prosto do baru. Schoengraber postanowił nie odzywać się w sądzie, co oznacza, że z nami też nie będzie chciał rozmawiać.
Mamy jednak wrażenie, że dla ludzi przychodzących na rozprawy proces zbrodniarza jest bardzo ważny. Wszyscy słyszeliśmy na lekcjach historii o zbrodniach hitlerowskich. Ale dopiero teraz dotarło do mnie, że ten rozdział jeszcze się nie skończył. Winni tego, co się stało, nadal żyją. Jeśli istnieje możliwość osądzenia choćby jednego z nich, trzeba to zrobić. To niemożliwe, żebym podczas wojny strzelał do ludzi. Jeśli ktoś próbuje mnie o to oskarżyć, jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nie miałem wyboru. Musiałem zostać żołnierzem. Wypełniałem swoje obowiązki, tak jak robię to dziś. Nie ma powodu, żeby ktoś czuł się za to winny. Żaden z domniemanych zbrodniarzy, których spotkaliśmy, nie wierzył w nazistowskie idee. Byli funkcjonariuszami, żołnierzami, pomocnikami, ale niekoniecznie zwolennikami systemu. Jak dotąd od poznanych osób nie udało się zdobyć informacji na temat ich roli w czasach nazizmu. Jestem sfrustrowana tym, że z nikim nie odbyliśmy szczerej rozmowy. Albo nie rozmawiają otwarcie, bojąc się oskarżeń, albo wypierają z pamięci niechlubne wydarzenia. Sándor Capiro jest najbardziej poszukiwanym zbrodniarzem hitlerowskim. Postanowiliśmy dowiedzieć się więcej o jego roli w masakrze w Nowym Sadzie. Przy drzwiach kamienicy, w której mieszka, okazało się, że ktoś zniszczył przycisk dzwonka do drzwi. Drzwi otworzyła nam sąsiadka. Trzy lata temu węgierskie media huczały od zarzutów, że w czasie wojny Capiro jako oficer żandarmerii kierował identyfikacją rodzin, które rozstrzelano nad brzegiem Dunaju. Dzień dobry. Buon dia, spagnolo. Dziś w mieszkaniu jest z nim studentka prawa, która wydaje się być jego wielbicielką. Ewa jest moją sekretarką. We wszystkim mi pomaga. To fotografie z moich dokumentów tożsamości. Nosi je pani w portfelu? Tak. Jak pani zareagowała na zarzuty przeciwko panu Capirze? Spadły na mnie jak grom z jasnego nieba. We wrześniu 2006 media podały, że Centrum Wiesentala znalazło zbrodniarza wojennego. A wiadomość przedstawiono tak, jakby winę już mu udowodniono. Jak ludzie zaczęli reagować na pański widok? Byli okropni. Pewnego dnia, kiedy wracałem od lekarza, obskoczyło mnie 20 reporterów i zaczęli krzyczeć: zbrodniarz, zbrodniarz. Było to tuż przed moim domem. Czułem się okropnie, bo to nieprawda.
Nikogo nie zabiłem. Wiedział pan, czemu służyła obława na tamtych ludzi? Wszystko działo się w ścisłej tajemnicy. Sami nie wiedzieliśmy, dokąd nas zawożą i po co. Nigdy nie użyłem broni. To wojskowi, nie żandarmeria, ładowali ludzi do ciężarówek. Wywieziono ich na brzeg Dunaju, gdzie żołnierze urządzili krwawą łaźnię. Żandarmi niczego nie zrobili. Nie ponoszę winy. To tak, jakbym odpowiadał za śmierć ludzi w Wietnamie. Czy zastanawiał się pan, co by się stało, gdyby nie wykonał rozkazu? Podczas wojny trzeba było słuchać rozkazów. To była moja praca. Minęło 65 lat. Co mogę powiedzieć? Żyliśmy tak, jak się dało. Teraz od nowa wszystko się zaczyna. Nie czuję się winny. Kepiro nie uważa się za współwinnego śmierci 1400 cywilów tylko dlatego, że to, co robił, robił z poczucia obowiązku, a nie przekonania. Powinien choć po części przyjąć na siebie odpowiedzialność za masakrę. Kepiro wie, że uczestniczył w zbrodni. Jednak wypiera się winy i nie okazuje najmniejszej skruchy. Józef Schoengraber, jeden z ostatnich byłych nazistów, który staje przed sądem, również nie przyznaje się do winy i odmawia zabrania głosu w sądzie. W czasie, kiedy rozprawa trwa już pół roku i nie widać końca, Schoengraber decyduje się na rozmowę z nami. Udajemy się z nim i jego adwokatem na parking, skąd pojedziemy do miejsca, w którym będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Jest pan zmęczony? Nie wytrzymam tego. Dokąd jedziemy? 12 kilometrów stąd. Jedziemy do miasteczka pod Monachium, gdzie po zakończeniu wojny osiadł Schoengraber z żoną. Był pan burmistrzem? Zastępcą przez 40 lat. Był pan szanowanym obywatelem. Po 45 minutach jesteśmy na miejscu. Tutaj poznajemy kolejnego adwokata Schoengrabera. Nie mamy pojęcia, co się dzieje. Nie tak wyobrażaliśmy sobie Anglików. Są tacy sami jak my. Die schaut aus wie eine von uns, gell?
Schoengraber oskarżony jest o wydanie rozkazu zamordowania 14 włoskich cywilów w odwecie za napaść na jego oddział. Włoski sąd wojskowy wydał zaocznie wyrok przesądzający o jego winie. Sądziliśmy, że będziemy mogli swobodnie porozmawiać. Zaskoczyło nas, że jego adwokaci dali nam do przeczytania serię pytań i odpowiedzi. Wydało się nam to dziwne, lecz nie protestowaliśmy. Proszę trzymać tak, żeby nie zasłaniać twarzy. Panie Schoengraber, prokuratura w Monachium oskarża pana, że w roku 1944, podczas wycofywania się z Włoch, wydał pan rozkaz zamordowania 14 cywili. Proces odbywa się po tym, jak włoski sąd wojskowy w Rzymie uznał pana winnym zbrodni. Mając 91 lat, postanowił pan stanąć przed sądem, bo tylko tak może pan udowodnić swoją niewinność. Co pan sądzi o procesie? To świństwo, że po 65 latach moja ukochana ojczyzna oskarża mnie o zabójstwo. Te zarzuty są nieprawdziwe. Nie zrobiłem tego. 20 lat temu Włosi, którzy są raczej sympatycznymi ludźmi, zaprosili mnie na Monte Cassino, żeby podziękować za ocalenie ich najcenniejszych skarbów w 1943 roku. Inni Włosi twierdzą, że jestem zbrodniarzem. Samo to jest przestępstwem. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Kiedy skończyliśmy czytać pytania i odpowiedzi, adwokaci Schoengrabera zostawili nas w spokoju. Po raz kolejny pijemy z domniemanym zbrodniarzem. Ale nasze przyjazne podejście opłaciło się. Schoengraber chyba nas polubił i postanowił coś nam pokazać. Mam fotografie z czasów wojny, na których żołnierze chowają moich ludzi. Możemy zobaczyć? Tak. To zdjęcie z moimi ludźmi. To pańscy żołnierze? Tak. Zabili ich. A teraz słyszę, że to ja jestem winny. To fotografia z pogrzebu. Na tej fotografii stoję tyłem do aparatu. A to nasz dowódca. To zdjęcie zrobiono w 1939, kiedy wypowiedzieliśmy wojnę. Gdzie pan jest? Nie mam pojęcia. Jakie wspomnienia przywodzą te fotografie? Dobre? Owszem, bo nadal żyje. Innych już nie ma. Po miesiącach milczenia na sali sądowej, Schoengraber próbuje wyjaśnić nam realia tamtych lat, widziane jego oczami. Czy w pańskiej świadomości po tylu latach wspomnienia pozostają żywe?
Minęło już 65 lat. Fotografie pokazały, jak okropnym doświadczeniem była dla Schoengrabera wojna i jak niewyraźne były granice moralności ludzi uwikłanych w konflikt tamtych czasów. Trudno nam osądzić wydarzenia, w których uczestniczył 25-latek dowodzący grupą ludzi walczących o przeżycie. Lecz możemy osądzać ludzi, którzy nawet pod koniec życia wypierają się odpowiedzialności za horror tamtych lat. To pluton egzekucyjny. Na kolejnej fotografii też. Szandor Kapiro miał 60 lat na rozmyślanie o tamtych nocach, kiedy brał udział w pojmaniu rodzin, które rozstrzelano nad brzegiem Dunaju. Widać, że to był zimny styczniowy wieczór. Ludzi wywieziono nad brzeg rzeki i rozstrzelano. Żołnierze są ciepło ubrani, a więźniowie na pół nadzy. Ci ludzie nie mają nawet butów. Wracamy na Węgry spotkać się po raz ostatni z Szandorem Kapiro. Zawsze ciepło witał nas w swoim domu, lecz tym razem zamierzamy pokazać mu fotografię z tamtej masakry, licząc na reakcję z jego strony. Lód na rzece był tak gruby, że musieli kruszyć go armatami, żeby móc zatopić zwłoki. To najbardziej odrażający przypadek zbrodni, z jakim się spotkaliśmy. Good morning. Easy. Hello. Easy, easy. Yeah. Miguel. No, Miguel. Mam na imię Charlie. Charlie. How are you? Disculpe. Choć dopiero 10 rano, Kapiro znów przygotował nam ciepły posiłek. Zaprosił też przyjaciółkę Ewę, która mu pomaga. Nie trzeba się było fatygować. Papryka, kurczak i makaron. Obiecaliśmy sobie, że tym razem postaramy się uzyskać odpowiedzi, po które przyszliśmy. To fotografie z masakry w Nowym Sadzie, znalezione przez jednego z naszych pracowników. Chcieliśmy je pokazać, licząc, że może coś sobie pan przypomni. Tam, gdzie byłem, nie widzieliśmy takich rzeczy. Łapanka w Nowym Sadzie składała się z dwóch części. Najpierw żandarmi sprawdzali tożsamość zatrzymanych. Drugą częścią był odwet, w którym żandarmi nie uczestniczyli. Ale jedno miało związek z drugim. Nie wiedział pan, co się stanie. Ale może gdyby pan ich nie zatrzymał, nie zostaliby rozstrzelani. Ocaliłem jedną rodzinę, którą chcieli zabić. Ja nie strzelałem. W miejscu, gdzie wypełniałem rozkazy, nie było ani jednego trupa. To okropne, co pokazujecie. Nem láttam egy hullát se. Ott, ahol én voltam, nem volt fegyverhasználat.
Tam, gdzie byłem, nie widziałem takich rzeczy. Trudno dociec, co wtedy wiedział Kepiro. Lecz skoro ocalił rodzinę, musiał mieć świadomość, że pozostali zostaną rozstrzelani. Pamięta pan jakieś dzieci? Dzieci nie, tylko dorosłych. Ci, którzy potrafili sami potwierdzić tożsamość, zostawali tam, gdzie byli. Oficer miał rozkaz pilnować, żeby identyfikacja odbywała się zgodnie z prawem. To okropne, czego dopuścili się żołnierze, ale żandarmi nie ponoszą winy. Nawet jeśli wtedy Kepiro nie był świadom konsekwencji swoich czynów, miał całe życie, żeby się nad nimi zastanowić. Chcemy wiedzieć, jak z perspektywy czasu ocenia pan swój udział w operacji, której celem była śmierć. Oczywiście żałuję tego, co się stało. Coś wam powiem. Kiedy 20 stycznia przyjechaliśmy na miejsce, oficerowie wezwali nas na odprawę. Powiedziano mi, że łapanka potrwa 3 dni. I w przypadku choćby najmniejszej próby stawiania oporu, mamy użyć broni. Jako jedyny poprosiłem o rozkaz na papierze. Ponieważ autor rozkazu ponosi pełną odpowiedzialność. Nie chciałem stanąć za to przed sądem. Przykro mi, ale co mogę powiedzieć? Nic nie poradzę. Jak mogę naprawić krzywdę? Mam wyjść na ulicę i krzyczeć? Nie odpowiadam za czyny innych ludzi. Kepiro sądzi, że skoro nikt nie zginął bezpośrednio z jego rąk, nie jest winny. Jednak to, że mógł wiedzieć, co się stanie z rodzinami z łapanki, było dla nas szokującym wyznaniem. Przez lata miliony ludzi zginęły z rąk hitlerowców i ich kolaborantów, którzy ślepo wypełniali rozkazy albo żyli w przekonaniu, że za nic nie odpowiadają. Ludzie, których spotkaliśmy, byli niewielkimi trybikami machiny siejącej śmierć. Wszyscy ciepło nas przyjmowali i w jakiś sposób pozwolili się nam poznać. Dla nas było to dziwne, wręcz nierealne doświadczenie. Bez względu na to, co nam powiedzieli, ich życie zmieniło się po wydarzeniach zaledwie kilku minionych dni. Dziś wszyscy oni czekają na samotny koniec długiego życia. 11 sierpnia 2009 roku 90-letni Józef Scheungraber został uznany winnym popełnienia masowego morderstwa i skazany na dożywotnie więzienie. 96-letni Milivoj Asner mieszka w Austrii, choć w Chorwacji znajduje się na liście poszukiwanych. 14 września 2009 roku aresztowano 95-letniego Sándora Kepiro. Jeśli zostanie oskarżony o morderstwo, będzie najstarszym człowiekiem, który stanął przed sądem za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska.
Tekst Łukasz Migacz. Czytał Andrzej Gajda.